Znajdujemy się 90 km od Warszawy we wsi Dziektarzewo, gdzie trwają zdjęcia do filmu będącego połączeniem Potopu oraz Django. O kulisach realizacji Kosa opowiedziały mi jego gwiazdy oraz twórcy. To zacznijmy może od miejsca, w którym się znajdujemy. Co to za miejsce? No i jakie sceny tutaj powstają? Więc miejsce, w którym jesteśmy, nazywa się Dziektarzewo. I tutaj właśnie postawiliśmy nasz dworek, dworek pułkownikowej, który jest najważniejszą lokacją naszego filmu. No i tutaj odbywa się jakaś przynajmniej 1/3 filmu. Tak, no to jest nasze główne miejsce akcji i źródło nieustającej radości i wyzwań, które przed nami stają. Kim jest pani pułkownikowa? Pani pułkownikowa jest jedną z nielicznych kobiet, która bohaterek tego filmu. Jest wdową, która mieszka tutaj właśnie, samotnie właściwie, która pomimo swojej wrażliwości, jakiejś takiej delikatności, no ona się musiała nauczyć być dosyć mocną osobą. Ja bardzo lubię, bo ona też jest odważna. Stara się w tym męskim świecie jakby nie za bardzo oddawać pola, znaczy nie usuwać na zasadzie, że och, to może ja podam, albo może to usłużę, albo to może już zamilknę i oddalę się do swoich kobiecych, domowych spraw. Tylko ona tutaj jest uczestnikiem tych zdarzeń, ma swoje bardzo konkretne miejsce. To jest ciekawa postać, wspomniałem, że to jest faktycznie, wydaje mi się, spełnienie też jakichś moich marzeń, bo ja zawsze, jak mnie ktoś pytał, co bym chciała zagrać, to mówiłam, że chciałabym zagrać w filmie kostiumowym. I to się wreszcie stało. Pamiętam, że kilka lat temu miał pan takie wielkie marzenie, żeby przenieść na ekran Warunek Eustachego Rylskiego. Ciekawi mnie, czy udział w filmie Kos w jakiś mały, być może nawet sposób rekompensuje tamto marzenie. Ma pan rację, tak, rzeczywiście, nie pomyślałem o tym, dopiero teraz mi pan to uświadomił, że to i gatunkowo, i w sensie opowieści jest dosyć podobne, tak. Jaki w takim razie będzie Tadeusz Kościuszko, którego zobaczymy w filmie Kos? To nie będzie, myślę, żadna próba jakiejś imitacji Tadeusza Kościuszki, dlatego że chociażby materiał w scenariuszu nie pozwala na to, bo to jest raptem 5 dni wyjętych z jego pobytu w Polsce tuż przed insurekcją, więc siłą rzeczy to będzie epizod, ale pewne cechy tego człowieka, o których się dowiedzieliśmy, są wspólne dla tej postaci historycznej i dla tej, którą mam nadzieję zobaczymy na ekranie, a to umiłowanie wolności, niechęć do zniewolenia, ale też taki dylemat, o którym tu się wspomina, że podczas swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych w tej walce ich o niepodległość musiał współpracować chociażby z Waszyngtonem, który był plantatorem i właścicielem niewolników. To nie było mu w smak i to też było źródłem jakichś jego tam wątpliwości. Dużo mówi o nim przyjaźń z jego adiutantem przybocznym Lapierre, którego gra Jason Mitchell. So in Kos you are playing Domingo, so yes. How could you describe this character? To me, he's like what every slave wished they were. You know what I mean? He gets to dress nice, ride his own horse, live free, sleep in his own bed. But also, he has sort of a chip on his shoulder, you know, because he was a slave at one time that worked in the sugar fields, but Kos saved his life. So he is forever loyal to Kos in whatever fight. Do you think that they are like, you know, Jamie Foxx and Christoph Waltz in Django? It sounds a little similar. A little bit, but a lot more badass. A lot more badass. You know, these guys are they're not mythical characters. They're real people, you know, but we brought something a little bit special to it. You know what I mean? That I think people are really going to like, and hopefully they'll be using this in classrooms one day and people will be able to learn about Kościuszko in this way and see themselves differently, you know? W filmie wcielasz się w postać Ignaca, syna szlachcica, który co prawda na początku jest opluwany, ale potem daje do wiwatu swoim prześladowcom, jak się domyślam. Benkarta. Nieślubnego syna. Nieślubny syn, nieuznany, tajemnica Poliszynela na dworze. No tak, jestem po prostu Benkartem szlacheckim.
dziedzic poswawolił sobie swego czasu, więc jestem owocem takiego mezaliansu. I faktycznie przez to w moim bohaterze rodzi się wielkie marzenie, wielkie pragnienie, które zaszczepia mu też jego ojciec. I z tym pragnieniem, z tym marzeniem ucieka przez XVIII-wieczną Polskę przed swoim rodzonym bratem z innej matki, prześladowcą, złym Stanisławem. Skaptować Roberta Więckiewicza do obsady, domyślam się, nie jest łatwo. Scenariusz po prostu musi być pierwsza klasa, więc ciekawi mnie, no, co tutaj było takim haczykiem na pana. Oprócz tego, że historia była dobra, czy może też jakby możliwość wystąpienia w filmie kostiumowym? Już dawno z taką chęcią nie wszedłem w historię, no bo to tutaj mamy do czynienia nie tylko z tą warstwą historyczną, która jest oczywista, tak? No, te realia są bardzo dobrze oddane, natomiast konwencja tego filmu też jest bardzo, bardzo atrakcyjna. To jest taki rodzaj, ja wiem, westernu trochę, prawda? Trochę tutaj jest scen z przymrużeniem oka, ale z drugiej strony są sceny bardzo brutalne i bardzo realistyczne. Więc tutaj mamy do czynienia znowu z jakąś taką trochę hybrydą gatunkową, mam wrażenie. Co teraz jest ostatnio bardzo, bardzo modne, prawda, żeby te gatunki mieszać, żeby one nie były takie bardzo określone, żeby też wam trudniej było zaszufladkować ten dany film. Paweł Maślona, z którym się znamy, miałem przyjemność pracować z nim przy jego takim dyplomie w zasadzie przed wielu laty. Fantastyczna, no widać jaka jest obsada, no to są wszyscy świetni aktorzy, zawodowcy, Piotrek Sobociński za kamerą, no charakteryzacja, ja tutaj właśnie zahodowałem sobie wąs na potrzeby tej produkcji. Jak żona to przeżyła? No zaakceptowała, no ale wolałem uniknąć klejenia tego wąsa, bo już to raz przerabiałem, prawda, przy jednym bohaterze z wąsami. I to było dosyć karkołomne przez te parę miesięcy mieć doklejany wąs codziennie, więc nie, ale mówiąc poważnie, tak, to jest jakiś taki, rzeczywiście poza tym, no, producencko też tutaj, to tak zwane production value, to tutaj widać te pieniądze, to jest duży projekt, Aurum tutaj rzeczywiście staje na wysokości zadania, żeby to dźwignąć i robią wszystko, Aneta Higginbotham i Leszek Bodzak i cały ich staw, żeby to wszystko było dopięte, więc... Mocny tekst, mocna historia, to co potrzebne, czyli bardzo ciekawe, mocne, zarysowane charaktery, trochę śmiesznie, trochę straszno, jedziemy dalej.